na te spotkania wieszano panu podobno nad głową jakąś sieć, że był rodzaj scenografii. Na Krakowski. Było przy jakiejś rocznicy chyba drugiej wydania Samotności w sieci. Wchodziłem do tego salonu, a nad tym była Samotna sieć i jeden balon taki był tam. No tak to robiono. Faktycznie pojawiałem się w różnych salonach, w różnych miejscach, najczęściej w Warszawie. Później w 2006 roku nagrodziliście mnie, nie wy, tylko czytelnicy, Asem Empików, który się wtedy nazywał. Dołączamy, tak się nazywały wtedy bestsellery Empiku, nazywały się teraz Asami. Tak. Asami Empiku i dostałem w Literaturze Polskiej w 2006 bodajże roku po filmie. Kiedy film ukazał się w kinie. I Andrzejem Chyrą. Tak, z Magdą Cielecką. Którzy już tym ludziom, którzy zobaczyli najpierw film, a potem przeczytali książkę, no skleili oni się oczywiście na zawsze z pana bohaterami, ich twarze. Pewnie te osoby, które wcześniej czytały książkę, dyskutowały z tymi wyborami, bo zawsze tak jest, jak się przywiążemy do bohaterów literackich, a potem musimy się pogodzić, że to będzie ten aktor i ta aktorka. Ta kontrowersja wokół filmu spowodowała, że ludzi wielu sięgnęło znowu po książkę, a część ludzi sięgnęło po tę książkę, bo nie mogło zrozumieć, na czym polega fenomen tej książki, bo film ich rozczarował. W związku z tym chcieli sięgnąć, no jest niemożliwe, żeby to, no, bo straszną reklamę robiono i efekt był taki, że tegoż roku, kiedy ten film wyszedł, sprzedaż książki była tak wysoka, że wasz księgowy, no bo to księgowy tak naprawdę tę nagrodę, księgowy, bo to jest od liczby sprzedanych egzemplarzy. To nie ma żadnego jury oceny, tylko po prostu od ilości sprzedanych egzemplarzy. I ja w 2006 roku miałem tą przyjemność dostać Asa Empiku. No, przyleciałem z Frankfurtu, żeby go odebrać. I ten Asa Empiku teraz stoi w Gdańsku i czasami na niego spoglądam.